Hej, witam Was w Miastoranku, czyli rozmowach o miejskiej codzienności. Transmitujemy dla Was z katowickiego lokalu Luft. Niezmiennie. No a dzisiaj rozmowa o jedzeniu, więc będzie o kryzysie żywnościowym, który łączy się oczywiście z kryzysem klimatycznym, o miejskich farmach, tych słodkowodnych i słonowodnych, o jadalnych opakowaniach, a być może nawet jadalnej przestrzeni publicznej, no ale zobaczymy. No i myślę, że generalnie o innowacjach. A to znaczy, że moją gościnią jest innowatorka, architektka prowadząca studio Nazdra Conscious Design, Paulina Grabowska. Także zapraszam. Patronami cyklu Miastoranek jest Fundacja Benzmiana i Architektura Muratu. No jeszcze na wstępie poproszę Was o łapki górę pod tym filmem oraz oczywiście subskrybowanie naszego kanału, no ale polecamy też nasze inne media społecznościowe, jakimi jest Facebook i Instagram, to tam też dzieje się absolutnie dużo miejskiego dobra. No i tą rozmowę, jak i wszystkie inne, można odsłuchać poprzez będzie oczywiście po rozmowie poprzez serwisy podcastowe jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Overcast i wiele, wiele innych. Po prostu szukajcie StreetCloud. Jeszcze jeżeli oczywiście wolicie nas słuchać i nie oglądać, też mi jest bardzo miło, jeżeli nas oglądacie. Także tak, zapraszam na Miastoranek z Pauliną Grabowską. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. Z nami tutaj są też inni, jak widać, bo w naszym studiu dzisiaj nie jest ono w budynku wolno stojącym, tak. Więc tym samym jakieś dźwięki budowy z wyższych pięter może być widać, ale mam nadzieję, że nam to nie przeszkodzi we wspaniałej rozmowie. Nadaje tempa po prostu tutaj, stukając młotkiem. To jest trochę tak, że wiesz, to jest nasza trzecia rozmowa chyba na tym kanale. One są zawsze dla mnie przynajmniej... Przynajmniej te dwie, jakieś bardzo uzależniające, że ja zawsze dowiaduję się absolutnie czegoś nowego. Cieszę się, że widzimy się w tej formule, bo może nie będzie zawsze, przerywać, zawsze jest jakaś przeszkoda. Coś się musi pojawić, ale nie czuję jakiejś presji, że wiesz, że to musi być absolutnie wspaniała rozmowa, bo ja doskonale wiem, że po prostu taka będzie. No i też wiem, że musimy się widywać raz na jakiś czas, no bo jednak świat innowacji mocno galopuje. No i tą wiedzę trzeba na bieżąco aktualizować. No i informować o tym architektów, architektki, projektantów, projektantki, bo, no bo trzeba, prawda? Powiem ci szczerze, tak, to jest super w ogóle, wiesz, wyjść czasami, porozmawiać właśnie z home office tak naprawdę, który uwielbiam, ale właśnie też jestem taką, muszę powiedzieć, introwertyczką, jeśli chodzi właśnie o dzielenie się tym, nad czym pracuję, więc w ogóle super też, że się widzimy w końcu w studio i że możemy sobie o tym teraz porozmawiać tak w cztery oczy. Tak, tak. Chociaż ja chyba tą formułę, jeśli to nie przekonuję, wiesz, strzeliłem tam 100 rozmów w wersji zdalnej, jednak ta formuła taka face to face zdecydowanie fajniejsza. Wiesz, można sobie przerywać, można tutaj bardziej rozmawiać, widzieć ten język gestów, który gdzieś za tym szklanym ekranem... Obciętym dotąd, no, tak. Gdzieś tam unika. Więc ja mam problem z tą pracą zdalną, tak w ogóle... jeżeli o tym mówimy. No ale dobra, nie o tym mieliśmy rozmawiać, bo rozmawiamy dzisiaj o właśnie innowacjach, o farmach, o żywieniu i pewnie też o edukacji chwilę porozmawiamy, bo to też jest bardzo ważne. No ale to myślę, że taki teaserek dla wszystkich, o czym ta rozmowa dzisiaj będzie. No ale to chyba na start możecie zapytać, co tam nowego w Nazdrze, nad czym teraz pracujesz? Z nowych, fajnych rzeczy... Biorę udział w bardzo fajnym projekcie unijnym też z SWPS-em i z miastem Warszawą odnośnie niemarnowania żywności. To jest taki wieloletni projekt. Ja jestem w grupie zajmującej się pomocą restauratorom, w jaki sposób mniej marnować żywność. Także wiesz, grzebiemy w dużej ilości w ogóle rozwiązań z IT, z zrozumieniem całego procesu. Jakby odpady i ta cyrkularność jest już bliska mnie i też jakby też to praca projektantki wcześniej jakby fajnie się łączy z tym, bo mniej więcej rozumiem, w jaki sposób te miejsca są projektowane, w jaki sposób działają, więc to jest taki ciekawy projekt interdyscyplinarny,
bardzo rzeczowy, gdzie faktycznie tutaj nie wchodzimy już w takie spekulacje, które też są mi bliskie, więc to jest ta rzecz. Pracuję teraz jeszcze nad, rozwijam cały czas farmy, ten urban farming. Chcę wystartować teraz z własnymi takimi farmami, które będzie można sobie zamówić i używać, które będą pomagać hodować naturalne suplementy, czyli na przykład właśnie spirulinę, ale nie w Polsce ten rynek suplementiarski, że to tak nazwę. No właśnie, bo w Polsce suplementy oznaczają tabletki, które nie są lekiem i można je łatwo kupić wszędzie, prawda? Tak, łatwo kupić i one faktycznie mają atesty do momentu wyjścia do sprzedaży, a potem nie ma pewności, że one mogą, że one działają. W zasadzie te normy odnośnie tego są bardzo, bardzo krzywdzące dla konsumentów. No i właśnie jest ten plan, aby po prostu pomóc osobom hodować swoje własne naturalne suplementy, czy to w formacie mikroliści, mikroalg, czy też w dalszych etapach być może grzybów, ale to jest dość skomplikowany temat akurat z nimi, ale właśnie do doprowadzenia do tego, aby mieć programy, czyli jeśli mamy problemy na przykład z depresją, czy mamy na przykład kobiety przechodzą ciężkie PMS-y, czy też mamy jakiś bardzo stresujący tryb życia i na przykład faktycznie nie jesteśmy w stanie, wiesz, sobie do odpowiednią ilość substancji odżywczych dostarczyć, czy ta dieta w ogóle jest uboga, no to właśnie w tym celu będą powstawać te farmy, które też dodatkowo dają ci taką formę jakiegoś takiego codziennego rytuału. Zależy mi, żeby to było około 20 minut dziennie, że tak naprawdę tyle musisz poświęcić na to, żeby sobie wyhodować swoją funkcjonalną żywność. To jest taka fair czas, że faktycznie czas. Myślę, że jesteśmy w stanie na to znaleźć czas, tak, 20 minut dziennie. Na ogrodnictwo takie domowe. Tak, tak. I to będzie połączone również z oświetleniem terapeutycznym, czyli będzie oświetlenie dla roślin i też dla ludzi i w momencie właśnie opieki nad tym swoim ogrodem, w zależności od skali. To też dodatkowo się doświetlamy, czyli faktycznie już mamy substancje odżywcze, ale też sobie poprawiamy samopoczucie i regulujemy rytm dobowy. Ale to podobne światło lubią rośliny jak i ludzie? Jesteśmy podobnie zorientowani świetlnie? Wiesz co, z tego światła, które nam jest potrzebne, rośliny tak naprawdę potrzebują części spektrum, więc można tak zrobić, że dla niektórych roślin faktycznie to oświetlenie, które jest dla nas, dla roślin też jest, przez rośliny też jest wykorzystywane, ale będą głównie dwa źródła światła, żeby tego nie mieszać, bo w zasadzie my nie będziemy potrzebować przez 8 godzin korzystać z tego światła, więc nie chciałabym wykorzystywać tak dużej ilości energii, więc zminimalizować to. Czyli w momencie opieki mamy to oświetlenie dla siebie, a w momencie, znaczy opieki nad tym naszym ogródkiem, a w momencie, kiedy tego nie robimy, mamy tylko te spektra, które są dedykowane roślinom i faktycznie obcinamy, wiesz, ilość energii wykorzystywanej przez takie farmy. Już od początku jestem totalnie zaskoczony, więc wiesz, tutaj już puchnę tą wiedzą, ale tak sobie myślę, że faktycznie musimy sprowadzić przynajmniej początek tej rozmowy do tego, że to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to czym się zajmujesz, jest związane bardzo mocno z bardzo różnie rozumianą żywnością. Tak, prawda? Tak. Dobrze myślę. Tak i też właśnie wiesz, taką dokładnie z żywnością, z samopoczuciem. Ten projekt taki nazywa się mood farming, czyli właśnie wiesz, hodowanie nastroju. także tak, to jest to. No i też żywność jakby... odpady żywności też są dla mnie niezwykle ważne. Jest kolejny projekt, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny w takim stadium badawczym. Te badania współprowadzę z taką profesor Lorenzi, a jest nad bioelektroniką i wykorzystujemy odpady żywności, w ogóle żywność do tworzenia ogniw fotowoltaicznych, baterii, które w zasadzie można zjeść, jeśli chce. A na pewno są wiesz, w pełni kompostowalne, czyli zanim na przykład te odpady organiczne trafią do kompostownika, zakładamy, że trafią, i na przykład będą wykorzystywane w formie nawozu, czy... Ja myślę, że montują tam farmę miejską. Możliwe, po prostu, wiesz, tak. To są już przygotowania do tego. No tak, dokładnie.
to jeszcze gdzieś pomiędzy tym łapiemy po prostu te odpady i jesteśmy jeszcze w stanie z nich stworzyć jeszcze faktycznie baterie i te ogniwa solarne i to jest super właśnie niezwykła dziedzina tak naprawdę gdzieś tam pomiędzy, wiesz, cyrkularnością, regeneratywnym projektowaniem, a też elektryką, elektroniką, na której się nie do końca znam, a chciałabym się, wiesz, tak cały czas się tego uczę. Więc tak, jeszcze myślę, że tutaj bym potrzebowała na pewno wsparcia osoby, która się zna bardzo dobrze na elektryce, na podzespołach przeróżnego rodzaju, więc teraz będziemy jeszcze szukać po prostu kogoś, kto nas wesprze, bo jeśli chodzi o jakieś badania materiałowe, to jesteśmy sobie to, wiesz, to w stanie wykonać i tak dalej, ale jednak jest potrzebne więcej osób do tego zespołu. No i się zastanawiamy, co z tym zrobić, bo to jest, wiesz, taki stricte póki co projekt badawczy. Być może będzie możliwość jakaś wdrożeniowa w przyszłości, ale no energia w ogóle jest niesamowitym, wiesz, tematem. Pozyskiwanie energii, tego, to ile my tego wykorzystujemy po prostu, jak wszystko teraz jest, jak mówi się o tym, że woda jest niezwykle ważna, jest surowcem, teraz takim drugim powodzie jest elektryczność, można powiedzieć, prawda, że praktycznie wszystko na tym stoi. No więc ta dziedzina też jest dla mnie ważna, no i też właśnie tak jak mówiliśmy o tym samopoczuciu i farmach. No ale właśnie, no to znaczy w ogóle apel do wszystkich, którzy nas słuchać będą, tak, i słuchają, że jak nie wiedzą, w co zainwestować, to tutaj już wiedzą, tak? Są projekty, które trzeba przetestować, zbadać, sprawdzić inkubować. I inkubować, więc Paulina Grabowska, myślę, że się poleca. Zapraszam. No ale dobra, właśnie, żywność. Mhm. Wydaje mi się, że jak sobie o tym tak myślałem, przygotowując tą rozmowę z tobą, że jesteśmy coraz bardziej świadomi w kontekście katastrofy klimatycznej. Tak. Że gdzieś ta świadomość może w większej części jest. Pozostawiam ten margines, który w to nie wierzę. Jest świadomość i przerażenie. I przerażenie. To się gdzieś tak, są oczywiście łączy. Ale w ogóle nie jesteśmy świadomi tych kryzysu żywnościowego. Mam wrażenie, że jasne, że to nie jest coś, co jest kompletnie oderwane od kryzysu klimatycznego, ale wiesz, my w ogóle o tym nie mówimy za bardzo w takim szerokim rozumieniu. Społecznie o tym nie mówimy. Myślimy sobie, problem z żywnością? Okej, pewnie gdzieś w Afryce, pewnie gdzieś w Azji, w biedniejszych regionach. A jednak my się chyba na to realnie właśnie musimy przygotowywać i po to te wszystkie innowacje są. Tak, tak. Też właśnie będziemy teraz zgłębiać. Ja teraz współpracuję od jakiegoś czasu z Oliwią Rybczyńską, super projektantką. I będziemy teraz opracowywać farmy słonowodne, bo dla nas jakby już idzie właśnie, jest ocieplenie klimatu, podnoszący się poziom mórz i oceanów i faktycznie na przykład północna Polska będzie zalewana słoną wodą. I teraz trzeba by się zastanowić, czy możemy te tereny wykorzystać jako tereny uprawne. Więc też chcemy zgłębić ten temat właśnie, wiesz, pod kątem klimatu i zobaczyć, jakie rośliny możemy hodować w takich, a nie innych warunkach, jakby tam na przyszłość, prawda? Bo prawdopodobnie, co jest w ogóle ciekawe, odkryłyśmy, jeszcze tego nie przetestowałyśmy, jesteśmy przed. Okazuje się, że możemy hodować buraki cukrowe w słonej wodzie, bo one po prostu pochodzą są udomowioną wersją buraka dzikiego, który rośnie na słonych terenach, więc jest duże prawdopodobieństwo, że niektóre właśnie rzeczy możemy po prostu przesadzić, bądź przetestować, bądź opracować też takie mieszanki wodne wykorzystujące słoną wodę, czyli już nie tą słodką i to jeszcze byłoby super tak naprawdę, bo w tym farmingu słodkowodnym jednak tej wody jest dużo, dużo potrzebne. Staramy się też, żeby ta woda nie była odpadem, no ale ta woda stanowi tylko jakiś tam procent tego, co jest na świecie. A gdyby się udało przerzucić to na słonowodne, no to morze stoją otworem. No, ale to miałoby pływać gdzieś po morzach i oceanach. Wiesz, myślę tutaj w kontekście Bałtyku, o którym też mi rzuciłaś, powiedziałaś, rozmawiamy o Bałtyku. No Bałtyk jest
kocham Bałtyk, ale jest to strasznie zanieczyszczony zbiornik wodny, prawda? Jest. No mamy, ponoć Polska jest jakimś takim najgorszym w ogóle trucicielem bałtyckim. Nieładnie, brzydko. I to jest właśnie rolnictwo i właśnie spływanie tych wszystkich nawozów do Bałtyku. W zasadzie tutaj mamy, co też jest wykorzystywane, można to wykorzystywać do hodowli alg, które tak naprawdę ten fosfor i azot z tych nawozów są w stanie po prostu przetrawić, oczyszczając wodę tym samym też z dwutlenku węgla, które w ogóle zakwaszają niesamowicie. I jakby my mamy problem na świecie z zakwaszeniem, z zakwaszaniem w ogóle oceanów i mórz. Przez to jakby spada pH na łeb, na szyję, niszczą się rafy koralowe, zwierzęta po prostu też mamy po prostu jest bardzo duży problem raz z tym, żeby zwierzęta, które są przyzwyczajone do jakiegoś stałego pH, przetrwały to, a dwa, że są właśnie wykwity, ogromne wykwity glonów. I teraz jeśli to jest niekontrolowane, no to jest to dużym zanieczyszczeniem. Ale te wszystkie właśnie, te takie zagrożenia, myślę, że można byłoby wykorzystać, tylko faktycznie trzeba by się zastanowić, w jaki sposób stworzyć kontrolowane warunki. Nie myślałam o tym, żeby te farmy pływały, ale bardziej, żeby ta woda była wykorzystywana po prostu, bo jednak to środowisko morskie jest trudne, prawda? Że jakby coś jeszcze pływało, postawić. No właśnie, też myślałem potem, jak to wpływa na cały ekosystem pod spodem, tak, prawda? Tak, zabiera dostęp do światła słonecznego i pewnie to powoduje też jakieś problemy. Więc bardziej po prostu, wiesz, przeciąganie wody i wykorzystywanie tej gdzieś w tych rejonach, w których to nie będzie wpływało negatywnie na to właśnie środowisko morskie. I w zasadzie fajnie było właśnie tą wodę wypuszczać z powrotem do morza, oczyszczoną przez te farmy, czyli po prostu podwyższając pH, wyciągając CO2 i wyciągając tą całą chemię, która tam jest. Z bardziej pod tym kątem. Wróćmy do tego kryzysu żywnościowego. Okay. Bo zastanawiam się, bo myślę, że nam to bardzo ustawi dalszą część rozmowy w kontekście właśnie dokładnego przeanalizowania tych innowacji, o których mówiłaś. Jak w wielkich tarapatach jesteśmy? Jak dużych? No mamy bardzo, no mamy sporo problemów globalnych, można jak powiedzieć. Jeśli chodzi o Polskę, mamy problem z wodą pitną, prawda? Mamy suszę, można jak powiedzieć, permanentną. A jeśli chodzi globalnie, to mamy duże z kwestią pustynnienia, czyli po prostu erozji gleb, też spowodowaną rolnictwem, ekstensywnym wypalaniem lasów, przekształcanie na tereny rolne. Gospodarka rolna jest bardzo taka właśnie inwazyjna, nie wykorzystująca jakby dobrobytu tej gleby, która jest faszerującą ją chemią. Potem ta gleba się po prostu jałowi, a cykl odnowy gleby to jest około 1000 lat. No więc tutaj jest jedna kwestia, no i nie mamy już, no teraz już ponad 1/3 żyzny gleb na świecie, więc no czas najwyższy, żeby faktycznie przemyśleć to, w jaki sposób uprawiamy, bo w jaki sposób, no jakby przejście właśnie do tego rolnictwa regeneratywnego, to jest właśnie ten trop, który myślę, że byłby bardzo właściwy też tutaj w Polsce dla rolników. Ja tu zrobię pauzę. No. I wiesz, nie wszyscy rozumieją, więc będę się dopytywać. Rolnictwo regeneratywne to? Polega na tym, że odnawiasz cały czas zasoby, które wykorzystujesz. Czyli uprawiasz glebę w ten sposób, żeby ona nie podlegała erozji czy zanieczyszczeniom, ale ta gleba jest cały czas oczyszczana i nawożona przez sposób, w jaki to uprawiasz. Czyli odpowiednie rośliny, odpowiednie wykorzystywanie nawet trzody, niekoniecznie po prostu w celach, wiesz, jak mięsnych i produkcji tej mięsnej żywności właśnie nie, ale właśnie jakby wykorzystywanie tych po prostu kopytek, że tak to nazwę, kopytek i tego, że te zwierzęta sobie żyją w jakiś taki fajny, harmonijny sposób. Okazuje się, że właśnie zwierzęta przeciwdziałają pustynnieniu bardzo mocno, przez to, że ugniatają trawę, że jakby ją konsumują, później wydalają i istnieje ten obieg takiego azotu naturalny w przyrodzie. No i też ta retencja jest dużo lepsza, kiedy ta zieleń po prostu jest, wiesz, udeptana po prostu i ta woda szybko nie paruje. Więc jakby
Też można byłoby się zastanowić nad tym rolnictwem regeneratywnym, gdzie zwierzęta są puszczone po prostu, wiesz, wolno i one są nam potrzebne faktycznie w rolnictwie, ale nie jako po prostu, wiesz, chodzące mięso, tylko jako część jako ekosystemu. Bardzo ważna część ekosystemu. No i wiesz, wytwarzanie, sadzenie i wytwarzanie własnych nasion, przeciwdziałanie jakimś tam, wiesz, ciężkiemu GMO, które po prostu też fajnie poprowadzony ogród, czy fajnie poprowadzona farma w taki permakulturowy sposób świetnie radzi sobie z różnego rodzaju patogenami i z różnego rodzaju, wiesz, problemami, na które najczęściej mamy worek albo jakiś spryskiwacz. Więc jakby dążenie jest do tego, żeby tego nie mieć. I to faktycznie wymaga wiedzy, może nie tyle specjalistycznej, co takiej powrotu do korzeni takiego starego typu rolnictwa. Ono jest mniej, jak to powiedzieć, no mniej możesz z tego zyskać, prawda? Bo jakby jednak ta przestrzeń uprawna nie jest taka stricte, że masz poletko, tylko to jest wszystko mieszane ze sobą, więc te duże farmy, takie, w których produkowane są olbrzymie ilości pożywienia, w tradycyjny sposób myślę, że powinny przestać istnieć. W ten sposób można po prostu hodować teraz hydroponicznie i faktycznie już zbudować sobie infrastrukturę pod tym kątem, że na przykład ten urban farming albo coś takiego. No skoro miasta są już w ogóle, wiesz, jakby są zurbanizowane, mamy strasznie dużo dwutlenku węgla, mamy jakieś powierzchnie i tak dalej, jakby, wiesz, mamy pustostany i wszędzie, jakby możemy to absolutnie wykorzystać do tego, żeby przenieść to rolnictwo tu, wykorzystywać, hiperlokalnie produkować, nie transportować, obniżać ślad węglowy, a tym samym, wiesz, dawać ten czas po prostu glebie, żeby się odnawiała, tym bardziej, że zdrowa gleba jest w stanie pochłaniać ogromne ilości dwutlenku węgla z atmosfery. Sekwestruje to po prostu. Więc im zdrowsza gleba, tym lepsze powietrze i tak dalej. Wszystko wskazuje na to, że powinniśmy się wycofać gremialnie do miast i zniknąć z pozostałych terenów trochę. Mogłoby to być jakimś tam wiesz, może nie taki eksodus nagle po prostu ruralny. Myślę, że nie, ale po prostu kwestia właśnie tej takiej zmniejszenia tej ilości produkcji. Wiesz, jeszcze nie mam na to złotego środka. No nie ma, ja sobie tak mówię o tym teraz, że to jest ja taki, wiem, wiesz, ja wiem, dlatego ktoś poświęca całe swoje życie, jakiś rolnik po prostu, kto po prostu, wiesz, no to jest bardzo ciężkie życie, bardzo ciężka praca i w ogóle, wiesz, oni robią niesamowite rzeczy, tak naprawdę, no produkując żywność. To rolnictwo obecnie jest bardzo mocno też zmechanizowane, tak, prawda? Tak, to też tak. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że te innowacje rolnicze, takie w sprzęcie, to jest już absolutnie coś niesamowitego. Tak. Te ciągniki, po prostu wow. No, myślę, że to kwestia też edukacji, a z drugiej strony najczęściej spotykam się z takim stwierdzeniem, że rolnicy nie mają czasu na edukację. Wiesz, jakby pojawiają się jakieś jedne osoby, znaczy są osoby, które idą na uniwersytet rolniczy, ale tej wiedzy też tak dużo jakieś takie, jeśli chodzi o ekologię, póki co nie ma. Ale to chyba dlatego, że jedzenie stało się dobrym biznesem, nie? Kiedyś rolnictwo, można powiedzieć, że było swego rodzaju zjawiskiem społecznym, może tak no nazwę, tak. Że jednak były całe te dożynki, tak. Są dalej, nie? Ale że były całe rodziny, które tą rolę uprawiały. Obecnie to najczęściej jest jedna osoba plus paru pomocników, którzy zarządzają tym sprzętem. No, no w tych takich najlepszych, prawdopodobnie tak, tych takich no wiesz, i masowa, dotowanych. No jest ta masowa, też wiesz, dużo żywności jest niesezonowe i tak dalej. To też jest pytanie, czy możemy po prostu wiesz, zrezygnować z tych kiepskich pomidorów w zimę. No bo te pomidory na przykład w Holandii są hodowane hydroponicznie. No i też jakby trzeba mieć świadomość, że ta żywność hidroponiczna to nie są te pomidory z Hiszpanii. Albo trzeba po prostu dużych nadwyżek energetycznych, żeby faktycznie wyhodować tego pysznego pomidora po prostu w ten sposób. Więc może trzeba się zastanowić, żeby po prostu wiesz, powrócić jednak z niektórymi takimi dietetycznie trochę do korzeni i po prostu nie na siłę pędzić niektóre warzywa i po prostu z nich, wiesz, zrezygnować. Ja pamiętam jako dzieciak, że pomidory były na wiosnę, nie? Że była kanapka przepraszam, nie na wiosnę, tylko w lecie, w lipcu, że była kanapka wtedy z pomidorem i była najpyszniejsza na świecie.
nie? To są pomidory 2 miesiące. Poczekała, no tak, no jedzenie najlepsze, sezonowe. No tak. I później moja babcia właśnie była biolożką i też miała własną farmę, taką folię, nazywaliśmy to folią, taką olbrzymią szklarnię, tam właśnie hodowała pomidory i wszystkie rzeczy. No w sumie ona mnie zajawiła tym całym tematem, wiesz, hodowania żywności, to od niej się tego trochę nauczyłam, a później już, wiesz, zgłębiałam to dalej. Niektórzy chcą oszukać sezonowość i mrozić. To też spokojnie. No nie, to... dzisiaj rozmawialiśmy ze znajomym, dlaczego nie mrozić rzeczy w kosmosie. No jest zimno. Otóż tak, to cudowny pomysł. Wysyłasz nam Halo, orbitę. Elon Musk, czy nas słuchasz? Można zrobić wspaniałą właśnie ten mrożonki z kosmosu. Space Ice i po prostu w ten sposób jakoś o tym myślisz. Taki wiesz. No dobra, ale skoro farmy są dobrym rozwiązaniem, bo my chyba nie mamy ku temu żadnych wątpliwości, ani ty, ani ja. Dlaczego one w Polsce wciąż są tak bardzo niszowe? Wiesz, wydaje mi się, że świat zachodni przede wszystkim gdzieś bardzo mocno w kierunku idzie. W ogóle nie można myśleć o niszowości. A w Polsce pojawiło się parę ciekawych inwestycji, ale wciąż to są przypadki, pojedyncze przypadki. Mm. Ja to tak odbieram. Chyba, że coś mi teraz pokażesz, że jednak Polska jest inna w tym zakresie. Wiesz co, to jest kwestia ceny, bo te koszty początkowe są dość duże, prawda? Żeby stworzyć tą całą technologię, chociaż ona już, infrastruktura jest coraz tańsza, jest coraz więcej specjalistów, i faktycznie teraz już można budować, na przykład teraz można pojechać do Gliwic, do Good Place i tam na przykład spróbować mikroliści, które są hodowane na miejscu w restauracji. Niebawem będą tam grzyby, a w piwnicy powstanie farma hydroponiczna właśnie dla ziół, różnego rodzaju sałat i też roślin zielonych. Nie będziemy tam hodować pomidorów, to będziemy się starać, wiesz, po prostu hodować tam pyszne rzeczy, które się da w tej technologii po prostu uzyskać, które są pełnowartościowe, zdrowe i smaczne, a nie żeby po prostu hodować ilościowo i wiesz, żeby... Więc to jest takie jedno z... Myślę, że będzie z ciekawszych miejsc, żeby pojechać i zjeść from farm to table, totalnie hiperlokalnie wyprodukowane jedzenie. Na razie można to mikroliście, więc też mam nadzieję, że w ciągu 2 miesięcy będzie już tam cała ta dostawa jednak z tego miejsca. Póki co wydaje mi się, że to są kwestie właśnie braku specjalistów, i też ten taki pułap cenowy, który po prostu trzeba mieć. Jakby to jest dodatek do inwestycji, prawda? Dość duży. Ale... No tak, nie ma specjalistów i specjalistek, to spróbujmy je wykształcić trochę tą rozmową. Może ktoś akurat się tak, wiesz, zachęci, że stwierdzi, okej, idę w to i to było przefantastyczne. No. To może powiedzmy sobie, jakie są typy farm. No mówisz o farmach hydroponicznych, ale pewnie jest też wiele innych. Ciekawe są też farmy aeroponiczne na przykład. Często kiedy... I czym one się w zasadzie różnią? Aeroponiczne polegają na tym, że rośliny są hodowane w takiej mgiełce wodnej z nawozami, więc wykorzystuje się jeszcze znacznie mniej wody, aniżeli w hydroponice, gdzie hydroponika polega na tym, że hodujemy w wodzie. W ogóle bez gleby. Mamy specjalne nawozy, często też naturalne właśnie, jakby pochodzące z procesu kompostowania. I te nawozy są wykorzystywane właśnie do tej mieszanki wodnej, która karmi nasze te rośliny. Dodatkowo jest oświetlenie i to jest właśnie chyba największy taki finansowy, takie największe finansowe kung fu, to są właśnie te światła, które mają imitować światło słoneczne, też odpowiednią długość fal. Dodatkowo jeszcze mamy tam promieniowanie UV, zmiany czasu i tak dalej, modulowanie klimat i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to parametryczne, więc absolutnie jesteś w stanie to po prostu wszędzie uzyskać. No i są te właśnie farmy aeroponiczne. To są w zasadzie te dwie, którymi się zajmuję, czyli hodowla w wodzie albo w mgiełce wodnej, czy w takiej wodzie wtryskanej co jakiś czas. Plusem farm aeroponicznych jest to, że możemy tam hodować też rośliny bulwiaste, których nie możemy w hydroponii, na przykład możesz właśnie tego buraka,
w słonej wodzie, właśnie w takiej farmie aeroponicznej, czyli tutaj byśmy wykorzystywały właśnie słonowodną aeroponikę. Ale też, no i one wykorzystują tak porównawczo, około 5% wody jak w tradycyjnych uprawach, czyli tyle jest tylko wykorzystywane przez tą roślinę, a nie ma, no, część wody w tradycyjnych uprawach wsiąka w ziemię, część paruje i tak dalej. To też jest ważne, bo zachowujemy ten lepszy po prostu, wiesz, obieg wody w przyrodzie, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o, jak mam bardzo mało wody, to to jest bardziej efektywne, prawda? Że faktycznie to jest to, mi się wydaje, bardzo fajne rozwiązanie, więc aeroponika. Którymi z tych farm jesteśmy w stanie wyżywić całe miasto? Wyobrażasz sobie taką wizję? Wydaje mi się, że tak. Wiesz, kwestia skali, no i to jest ta kwestia, że możesz faktycznie hodować cały rok. Nie jesteś uzależniony od zmian pogodowych, no ale jesteś uzależniony z kolei od prądu, od dostawy energii, więc dobrze byłoby wykorzystywać jakieś miejsca, które mają nadwyżki tej energii, czyli no, faktycznie mam jakieś tam farmy solarne i to jest podłączone bliżej tego, czy właśnie odpady organiczne i stąd trochę też ta bioelektronika mi się pojawiła, bo jakby ten, miałam taki quest do znalezienia po prostu gdzieś jakiegoś ciekawego źródła, alternatywnego źródła energii, które nie pochodzi po prostu z elektrowni. Więc to jest też taki, wiesz, na razie, no. A te wszystkie farmy, wybacz, że zadaję ci proste pytania z twojego punktu widzenia, ale myślę, że jest to ważne, żebyśmy to powiedzieli. Wszystkie farmy muszą powstać bardziej we wnętrzach czy zewnętrzach? No bo takim chyba najpopularniejszym motywem są te farmy dachowe, nie? To kojarzymy najbardziej. Nie wszystkie muszą powstawać we wnętrzach, ale wtedy najłatwiej jest kontrolować ten klimat i faktycznie jesteś w stanie mieć największe plony. Czyli wiesz, one mogą powstawać w piwnicy. Ja mam takie marzenie też, że można byłoby przekształcić szyby kopalniane czy pokopalniane właśnie, wiesz, w uprawę. Czyli faktycznie wykorzystujemy te przestrzenie, gdzie też mamy dużo chemii i tak dalej. Chemii, która może być wykorzystywana też przez rośliny tak naprawdę do wzrostu. Jest tam też cieplej i tak dalej, i tak dalej. Także to są jakieś takie przestrzenie, o których myślę, że mogłyby być ciekawe, wiesz, pod farming na przykład. Czy właśnie miasta na szczytach budynków, to jest fajne, bo mamy większą penetrację światła słonecznego, więc dodatkowo możemy to wykorzystywać. No i to też jest plus właśnie, jak jesteśmy wysoko. No i też kolejny aspekt to jest wykorzystywanie deszczówki. No więc to też można byłoby wykorzystywać w ten sposób. Oczywiście po przefiltrowaniu. Trochę słyszałem, że jedna z takich firm pionierów, czyli Brooklyn Grange bodajże, bardzo chce się wycofać z dachów, na których nie ma dostępu do windy towarowej. Zastanawiam się, wiesz, jak, na ile inwestowanie w dachy jest faktycznie przyszłościowe, bo mało budynków ma windę towarową dach. No. Bo jednak z tego, co tam czytałem w wywiadach z nimi, to mówili, że jest to strasznie uciążliwe zbierać to jedzenie poprzez przeciskanie się przez jakiś, wiesz, lufcik dachowy jakieś horrendalne. No fajnie by było, wiesz, w momencie, kiedy powstają nowe budynki, to mieć, jak mamy elewacje, które są w zasadzie gotowymi komponentami w miarę do wpięcia, prawda, że mamy przeszklone elewacje. Ciekawe byłoby też to, żeby po prostu mieć takie komponenty farmiarskie, można powiedzieć, że elewacja jest złożona już po prostu z takich klocków, których możesz uprawiać i co jakiś czas odbywa się zbiór. Dokładnie, ale wiesz, jakby dodatkowo, czyli mamy ten aspekt wykorzystywania tej po prostu też powierzchni. Bardzo często te szyby w biurowcach przeszklonych, one są powlekane przy różnego rodzaju powłokami, żeby odcinać promieniowanie, że mają, wiesz, przegrody, żaluzje i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo jakichś takich komponentów plastikowych też jakby lub, wiesz, te powłoki też są dość skomplikowane w nałożeniu i też żeby miał jakiś niepotrzebny być może kompozyt. Później ciężki do recyklingu, a tutaj moglibyśmy mieć takie, wiesz, naturalne przysłony po prostu z roślin uprawianych na miejscu. Nie, to absolutnie wspaniale. Także, wiesz, trochę pogrubiamy, ale ja też widzę termicznie. Widzę po prostu wprowadzenie nowych standardów architektonicznych, prawo budowlane, co trzeba zrobić, żeby powstawały nowe budynki. No, absolutnie. Czyli tak, wiesz, południowa elewacja po prostu trochę grubsza, ale może też tam będzie można gdzieś wejść, wyjść, jakby to też może być Naturalnymi przestrzeniami, które
jakby nie patrzeć, kiedyś staną się puste, oprócz tego, że mamy dużo pustostanów, to są te parkingi wielopoziomowe, prawda? No tak. Bo jednak rewolucja w świecie motoryzacyjnym się dzieje i myślę, że no, może nie za rok, może nie za dwa, ale może za 15-20. Ten car sharing i to takie małe autka, które będziemy się przemieszczać autonomicznie, myślę, że może nie będą jakąś super rzeczywistością, ale no, na pewno będą znacznie bardziej mają być obecne. Latające taksówki, teraz już się inwestuje. Słyszałem, latające taksówki. Do 10 lat, także to będzie mega ciekawe. Czyli wtedy oddajemy, wiesz, dachy na latające taksówki, a przejmujemy piętra niżej pod farming. Myślę, że tak, już każdy... To tak... takie modernistyczne trochę, nie? Jednak. Tak jak te tunele pod Las Vegas chyba. Tak. Samochodów, nie? Tak, tak. Albo, no dokładnie. Ale będzie taki fajny. Właśnie czekam, aż Jetsonowie w końcu zaczną istnieć. Aczkolwiek najbardziej czekam na taki ten portal przejściowy, że oni wstawali rano, jeszcze zespani, z kubkiem kawy przychodzili, byli od razu ubrani i gotowi do wyjścia. To by było idealne. Absolutnie wspaniałe. Też i zawsze to samo ubranie i właśnie... Tak, tak. Portal taki. Znaczy, no to bym bardzo, bardzo byłoby super. Nie, no ja też. I takie, ja wiesz, drzwi wejściowe do domu, gdzie po prostu jak wychodzisz, to jesteś ubrany akurat tak na wyjście, a wchodzisz z powrotem i jesteś kozy ogólnie. To było super. Także jakby jakiś producent drzwi chciałby, szukał pomysłu. No, ale my to dużo pomysłów rzucamy tutaj. Tak. No, jakby to jest rozmowa pełna potencjalnych innowacji, tak. I pełna zysków, bo przecież oczywiście nie obiecujemy, że tego będzie zysk, no ale to są dobre pomysły. Dobre po prostu. Pomysły. A to jest Paulina Grabowska, tak? No to jakby dobre pomysły. Szybko rejestrujemy to patenty dokładnie, i jest. No. Dokładnie. Właśnie to jest, no, niesamowite jest to, ile energii jest i ludzi, i zasobów potrzebne, żeby w ogóle coś urzeczywistnić, nawet małą rzecz, więc no, właśnie a propos tych farm, prawda, jakby ten etap projektowania jest niezwykle przyjemny i w ogóle, ale jak już wchodzisz w taką produktowość, jakby zastanawianie się, z jakich materiałów albo czym te farmy mogą być w przyszłości, jak się już stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie, bo jednak po prostu jednak wolisz te tapsy, które są, wiesz, jakby z Allegro czy coś, to jak wykorzystywać te farmy w domu, żeby to nie stało się po prostu jakimś takim. Więc to będą po prostu w większości też naczynia użytkowe i tak dalej po prostu. Ciekawa ceramika, którą będzie można też wykorzystywać po prostu w domu. Jeśli stwierdzisz, że farming nie jest dla ciebie, po prostu jesteś w stanie... Też myślałam, żeby jakieś farmy mogłyby stać się później jakimiś drapakami dla kotów i takie, wiesz... Jakby... Ale tak, taki proces życia przemiany. Tego, to jest, myślę, tak, że tak. Bardzo ciekawe. Tak, to czyli było, że nie? Co się może stać w domu, jak coś, wiesz, zmienisz po prostu swoje potrzeby, zdarza się. Więc jeśli chcesz to rozbudować, to możesz, ale jeśli chcesz się tego, jeśli chcesz zrezygnować, to jak najbardziej możesz po prostu albo sobie to zostawić, wykorzystywać inaczej, bądź oddać z powrotem, a my się po prostu zajmiemy redystrybucją, co też byłoby jest bardzo ważne. No i też, no więc tutaj takie myślenie. Wiesz, nie, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne myślenie, też z punktu widzenia oczywiście no, klimatu i ponownego wykorzystywania, Tak, tak. Nie ma nic gorszego niż, wiesz, wyprodukować się wykorzystując masę energii i zasobów jakąś rzecz, która jest jednorazowa. Tak. Więc to jest też, jak kminimy nad jakimiś tam jadalnymi opakowaniami. Jak to ma wyglądać? O rany, to są przeróżnego rodzaju właśnie ciekawe materiały. Póki co sporo jakby działamy ze spiruliną. Czyli też jakby testujemy takie powiedzmy kompostowalny, no nazwę to plastik. Ale który jest po prostu nie tylko jadalny, ale też jest właśnie pełen substancji odżywczych, więc może być tak, że wiesz, coś, co jest opakowane w to opakowanie, jest mniej odżywcze niż to opakowanie. To też by było. To by było super, no. Dokładnie. Więc... Mogło to zbalansować troszeczkę. Dokładnie, dietę, zbalansowany, prawda? Posiłek. Zjedz coś niezdrowego w środku, ale chipsy potem... Chipsy i sałatkę z opakowaniu po prostu. Dokładnie, chipsy, no. To jest no taki dobry poziom kontroli. Jakby ceny, wiesz, wywozu śmieci w Polsce cały czas rosną. No tak, rosną. No to wiesz, myślę, że ludzie jedliby. Może przestaliby palić.
może tak. O Jezu, to było takie no. super. I na przykład, wiesz, te opakowania można by było po prostu dezynfekować wysoką temperaturą, czyli na przykład zrobić je też z substancji, które przetrwają ten proces obróbki cieplnej, dezynfekcji, no bo jednak jakby opór przed opakowaniem, które mamy spożyć, jest taki, że ono przechodzi przez duży proces produkcji i tak dalej, wiesz, stoi gdzieś tam. Cały tak ten proces, rozumiem, logistyczny, tak, przez to tak. dotykają. A my teraz jesteśmy bardzo niedotykalscy. Bardzo niedotykalscy, więc tutaj jeszcze właśnie, wiesz, zastanawiamy się, w jaki sposób jakby naturalnie w domu zdezynfekować coś i faktycznie to wykorzystać, albo przynajmniej jako jakiś fajny nawóz czy coś takiego. Więc no, dużo fajnych jakichś takich, wiesz, rozkmin po prostu, jak A łączy się z Z tak naprawdę. Żeby to jednak miało po prostu, żeby to było tak, jak mówiłam o tym rolnictwie regeneratywnym, żeby te rzeczy też mogły po prostu, wiesz, działać w różnych miejscach, też jakby tworzyć własne zasoby w domu, odnawianie, to wszystko po prostu. Dużo fajnych, ciekawych pomysłów i prac mamy teraz. To jest bardzo dobrze, wiesz. Najgorzej, jak nie ma pomysłów, to wtedy jest płacz, ale jak są, to trzeba się cieszyć. Tak. Porozmawiamy, Paulina, o tym, co w zasadzie jest rezultatem tego wszystkiego. Czyli wróćmy znowu stricte do żywności. Mhm. I jest ukute takie pojęcie superfood, które też propagujesz. Powiedzmy sobie, czym ono jest. To jest żywność, która jest bardzo bogata w substancje odżywcze i witaminy. Ale to są takie rzeczy, którymi moglibyśmy się tylko i wyłącznie odżywiać? Niekoniecznie. To jest po prostu mają niską kaloryczność, a wysoką ilość witamin i substancji odżywczych. Czyli nie jesteś w stanie się tym najeść. A jeśli chciałbyś się tym najeść, to możesz też osiągnąć jakiś poziom zatrucia tymi substancjami, bo na przykład jest takim superfood jest spirulina. No i my jesteśmy w stanie jeść, powiedzmy tak, ważąc 70-75 kg, około 2 łyżeczek dziennie tego. I to jest superfood, no ale 2 łyżeczki to super mała kaloryczność. No ale to jest dodatek właśnie, który ci uzupełnia witaminy. Czy też na przykład są, czy mikroliście na przykład. Ale są... to wynika, przepraszam, się tutaj wtrącę, wynika z tego, że mamy niedosyt tego w naszej diecie po prostu i że tak. to są, rozumiem, że poprzez zapewne industrializację, te wszystkie procesy, te rzeczy są eliminowane z produktów codziennego spożycia i musimy się w ten sposób uzupełnić. Mamy trochę jałową dietę, prawda? Jest tak się bardzo mocno przetworzoną. Mamy dużo rzeczy po prostu już jest przygotowanych wcześniej. Jeśli ktoś nie jest osobą, która jeździ na market, gdzie są organiczne produkty, sam sobie przygotowuje jedzenie i tak dalej, no to te osoby faktycznie mają super zbilansowaną relatywnie do innych dietę. Ale no w momencie, kiedy jesteś, żyjesz w biegu, ja też jestem taką osobą, która no jakby, wiesz, też cały czas projektując, myślę w zasadzie o swoim stylu życia tym, że ja często nie mam czasu zdrowo jeść, tak jakbym chciała regularnie, więc cały czas myślę o tym, jak sobie też poprawić po prostu swoje jestestwo i faktycznie to fajnie działa, po prostu jakieś takie dodawanie sobie odpowiednich substancji odżywczych właśnie w formie, czy to są mikroliście, które są jakby te, wiesz, małymi roślinkami, które wykorzystują siłę napędową z nasiona jeszcze cały czas. Nie potrzebujemy w ogóle im wlewać żadnych nawozów i tak dalej, więc to też jest super. Są mega organiczne. Po prostu, jeśli masz dobrą wodę, to na to możesz to hodować. No i one są taką skoncentrowaną wersją dużej rośliny, czyli to znowu jest właśnie też, nazywa się, też się na to mówi superfoods, no bo jesteś w stanie zjeść 2 garstki, a zyskać tak jakby zjadł, nie wiem, dużą roślinę czy coś takiego. Więc jakby to superfood niekoniecznie jest, nie wyżywi całego świata, ale bilansuje bardzo fajnie, wiesz, dietę, posiłki i te mikro i makroelementy, które mają duży wpływ na nasz nastrój, na samopoczucie, a my mamy, wiesz, coraz więcej osób po prostu z jakimiś tam stanami lękowymi, z depresją,
zagonionymi, odwodnionymi i tak dalej, jakby nie chcę dramatyzować, ale wiesz, nie, jak no, jest. Są powody do dramatu, no tak, bo są, prawda? Czasami no. Tak, i czasami mamy te dni, prawda, że super dbamy o siebie i mamy ten czas i w ogóle, ale czasami są te dni właśnie, gdzie jesteśmy tacy po prostu, że wiesz, o co chodzi. No i właśnie to jest super food i te rzeczy są z myślą właśnie o takich osobach. Nie hołdując oczywiście temu stylowi życia, bo jakby rozwiązanie na jakiś problem bardzo często potwierdza ten problem. Czyli dobra, problem może być, bo mamy rozwiązanie, czyli jakby status quo jest zachowany. Bardzo często tak jest, nie? Tak, więc jakby też jakby nie chciałabym hołdować oczywiście, wiesz, jakby hardkorowemu stylowi życia. Ale bardziej propagować może przejść właśnie przez to domowe rolnictwo, też te 20 minut takiego czasu trochę właśnie dbania o siebie i też jakieś takie może, też jeśli ktoś byłby wtedy zainteresowany jakąś edukacją w związku z tym i tak dalej, zrozumieniem jak to wpływa na jego ciało, chcemy też stworzyć w tym celu aplikację, gdzie po prostu jakby dopasowuje cię do twojej wagi i tego, co chcesz uzyskać, po prostu rzeczy, które się powinno hodować i będą te rzeczy też działać na zasadzie właśnie subskrypcji, że możesz sobie, wiesz, dostawać regularnie po prostu dostawę tego, co będziesz potrzebować. Żeby to było jak najbardziej, wiesz, takie, żeby ci nie zaprzątać głowy za bardzo. No i też właśnie siedzimy i testujemy, o Jezu, podłoża do tej farmy, takie, żeby nie trzeba było ich wyrzucać. No nie każdy ma kompostownik, więc wiesz, jakby zakładając, że każdy ma, to byłoby idealnie, ale nie ma. Te nasze mieszkania są, nie każdy, wiesz, ma wielki ogród czy coś takiego. No więc właśnie testujemy jeszcze podłoże, które można wykorzystywać no, na paręset razy na przykład. To też jest taki, wiesz... No to jest fantastyczne, że ty to wszystko wiesz, ale też powiedziałaś tutaj słowo klucz, które wydaje mi się bardzo ważne w kontekście projektantów, projektantek, architektów, architektek, czyli edukacja. Tak. Jak ten poziom wiedzy, myślisz, w tym środowisku wygląda? No bo jakby nie patrzeć, ty zajmujesz się tym z punktu widzenia projektowego, prawda? I znowu powiedziałeś, że brakuje specjalistów i specjalistek, ale jak bardzo? To jest wręcz, poszukujemy tego bardzo mocno. Wiesz, Ja poszukuję bardzo osób, które się zajmują takim miejskim rolnictwem albo też biotechnologią, czy też funkcjonalnym żywieniem. Specjalistów, którym można było, wiesz, opracowywać fajne rozwiązania. Albo też, wiesz, w ogóle realizować te farmy we wnętrzach, że jakby... Wydaje mi się, że popyt już jest większy od podaży w tym momencie, więc faktycznie no, to są takie niszowe zawody w tym momencie, taki miejski rolnik, więc faktycznie no, nie ma tych szkół też, które uczą tego. No właśnie, czego ty uczysz w School of Farm? Myślę, że to jest taki... Właśnie farm. No więc właśnie, więc może wiesz, to będzie jakaś taka podpowiedź dla studentów i studentek, a może też wykładowców i wykładowczyni różnych, że stwierdzą, może ja to sobie włączę do swojej agendy, może się w tym podszkolę, no pewnie. Bo jakby temat, jak mówimy, tak, jest niezwykle istotny. Jest bardzo, wiecie, no właśnie projektanci, projektantki super, już po prostu podążali tą ścieżką takiego, taką biościeżką powiedzmy. a w School of Form właśnie prowadzę różne przedmioty, między innymi właśnie przedmioty, projekty bardziej niż przedmioty. Nazywam to ogólnie całość takim biodesignem, ale między innymi właśnie uczę projektowania farm i hodowania własnej żywności. No i taki jakby scenariusz jest bardzo na przyszłość. Nie uczymy się projektować super high-endowych farm, gdzie wszystko jest absolutnie dostępne, tylko wyobrażamy sobie sytuację, gdzie jest naprawdę kiepsko, nie mamy zasobów, ogólnie nie ma żywności i tak dalej. I teraz zrób z niczego farmę i wyhoduj żywność. I naprawdę hodujemy na dziwnych rzeczach, budujemy farmy z różnych jakichś takich, składamy to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Także są w ogóle, wiesz, ciekawe jakieś takie
też studenci bardzo fajnie wymyślają właśnie jakieś rury, jakieś dziwne zbiorniki. Ale to prawda, im więcej przeciwności, ten proces kreatywny jest jeszcze mocniejszy. Nie? Tak, to tak, 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 tak. No działa. Dokładnie. No i rosną te rzeczy. I fajnie to wygląda też insektami. Też część. Ale macie tam laboratorium, prawda? Mamy taki mały labik, może to nazwę labik, udało się stworzyć tylko w zeszłym roku. Mamy takie, w tej jednej sali na samym końcu jest po prostu przestrzeń, gdzie mamy tam cały sprzęt, gdzie teraz powstała właśnie farma spiruliny i tam cały czas po prostu ona się hoduje. Mamy też tam farmy hydroponiczne wewnątrz. Mamy różnego rodzaju odczynniki, szalki, mikroskop i tak dalej, i tak dalej. I sobie właśnie tam, wiesz, gotujemy różne rzeczy wręcz, między innymi tą bioelektronikę też właśnie ostatnio od 2 lat też właśnie ze studentkami, z bardzo fajną grupą dziewczyn zgłębiamy też właśnie tą bioelektronikę. Wiesz, mamy różne, są 4 grupy studentek i każda testuje różnego rodzaju rozwiązania, więc to też jest bardzo fajne, bo jedna grupa testowała baterie z błota i mchu. Inna z kombuczy i takie biotyczne drożdże, kombucza. Okazuje się, że kombucza jest super materiałem, jeśli chodzi o baterie, bo ma wysoką, to niskie bardzo pH, jest bardzo kwasowa. Baterie wiadomo, że jakby wymagają takiego środowiska. Tutaj zachodzi oksydacja. No i też właśnie też testowałyśmy te ogniwa solarne i tak dalej, i tak dalej. Także no, takie rzeczy. I to się, jak często to się, bo jesteś w School of Form od 3 lat? Wydawało mi się, że 3 lata. Ostatnio okazało się, że wyskoczyło mi na Facebooku, że 2 lata. Ja mam takie, naprawdę? Bo w świecie wykonane. Ale myślisz, że to się przełoży na jakieś, nie wiem, zgłoszenia patentowe i tego typu rzeczy? Ja tam nie chcę, wiesz, wchodzić w zawiłości, jak to potem prawnie wygląda przez całą uczelnię, natomiast czy też do tego dążycie w jakiś sposób? Wiesz co, wydaje mi się, że jeśli chodzi o te pierwsze kroki, które chciałabym powziąć na uczelni, jeśli byłaby taka możliwość, to właśnie jakby stworzenie takiego prawdziwego biolabu, gdzie faktycznie, wiesz, jest, że też zostają zatrudnieni wykładowcy, którzy są chemikami, biotechnologami, nawet wizytujący czy coś takiego, ale po prostu jakby mamy tą przestrzeń, żeby faktycznie wchodzić i eksperymentować, czy jakąś komorę laminarną, albo żeby faktycznie tworzyć materiały z grzybów, bo na chwilę obecną grzyby u nas no, nie są możliwe, bo to środowisko jest za mało sterylne, a też możemy sobie szybko zakazić, wiesz, nie widzimy tych wszystkich elementów. Także pierwszym etapem byłoby stworzenie faktycznie takiego, wiesz, dobrego laboratorium. Tam są fajne, ciekawe pracownie, które są mogłyby być bardzo, są komplementarne do tego, jak pracownia drewna, ceramiki. I jest kuka, którą można też wykorzystywać do gięcia, różne rzeczy i wiesz. Więc to byłby pierwszy krok i w tym momencie, kiedy mielibyśmy fajne laboratorium, współpracę, otworzyć to również na przykład z UJ-em, na którym mam parę osób, z którymi bardzo lubię współpracować, jakby jesteśmy na jakichś takich początkowych etapach póki co, czy uniwersytetami rolniczymi, no to myślę, że tak. Myślę, że faktycznie moglibyśmy pójść, wiesz, w taką jednostkę badawczą, gdzie rozwijamy, gdzie współpracujemy po prostu z biznesem albo mamy, zgłaszamy jakieś patenty i faktycznie rozwijamy to tam. A studenci i studentki są w tym momencie w takim labie bardzo często pomocą, po prostu jakby uczą się przy okazji. To jest bardzo cenne doświadczenie, to w ogóle nie ma co zabierać temu typu doświadczeniu. Tak, prawda? Tak. No, ale, tak także, ale niestety na studentach takich rzeczy nie można postawić. Nie, oczywiście to jednak musi tylko być jest coś. Jednostka badawcza, a po prostu uczyć tego ludzi na miejscu. Właśnie to jest super, żeby właśnie wiesz, wypuszczać projektantów i projektantki. I też coraz więcej osób się zgłasza do mnie tak po prostu w formie konsultacji po prostu, że robią gdzieś tam projekt u kogoś, a dodatkowo także ten biodesign się coraz bardziej jakby jest też w świadomości też osób i coraz bardziej go potrzebują. Dużo osób eksperymentuje fajnie z materiałami, z odpadami. Także ta szkoła daje fajne możliwości, też mi się wydaje tutaj. Ja bardzo lubię uczyć, naprawdę. To jest taki
lubię siedzieć ze studentami i nie wiem, spekulować. Nie, to bo to jest bardzo satysfakcjonujące, jak ktoś chce z tobą to robić. Tak. I ma podejście bardzo świeże przede wszystkim. Takie jeszcze, bym powiedział, nie zniszczone takim, wiesz, tak, trudnym... Nie narzekają. Tak. Znaczy, mają tak, dokładnie. Są... Wiadomo, pewnie mają przeróżne doświadczenia, ale jednak nie są jeszcze tak bardzo zmęczeni klasycznym swoim życiem zawodowym. O, może tak. No może nie, to. Tak, tak. Nie, no właśnie, dokładnie tak jak mówisz. Są osoby bardzo, wiesz, otwarte też. Też jakby jest sporo osób tych, które lubią research i to jest niesamowicie ważne, że jakby na tych, ja pamiętam w Gliwicach jakby tego czasu na research nie było. Mieliśmy na przykład, wiesz, 8 przedmiotów zapakowanych totalnie w ciągu tygodnia, z czego połowa była z Wydziału Budownictwa i już nikt nie wiedział, o co chodzi, a jeszcze jakbyś chciałeś coś poczytać, no nie, co nie no było szans, książką szans, z 86 wydaną przez kogoś, kto prowadzi ten przedmiot, czy coś, ten 4 zrachuję, przepraszam, ale... No ale w Holandii chyba już tak było, nie? W Holandii był... Że jednak to było zdecydowanie mądrzej podzielone. W Delft było tak, że miałeś jeden duży projekt i cała reszta się wokół niego kręciła i pierwsza część była poświęcona właśnie badaniom. Mhm. Potem było prototypowanie, no i później już to właśnie było... To, i te projekty ciągnęły się, były bardzo długie, były i też jakby konstrukcja... czy te części technologiczne były połączone z tym, co robisz projektowo. Więc to było fajnie, po prostu ten sylabus był dużo lepiej, dużo bardziej zbilansowany. Halo, polskie uczelnie, wiecie, co robić już teraz. Zapraszamy do bilansowania sylabusów po tak, prostu. Tak, tak, tak. Że jakby... No, ale ten problem jest zdecydowanie głębszy. Jednak pamiętam no, chyba rozmowę z Krzysztofem Kawką, gdzie mówił, że może oni by chcieli, ale jednak te wytyczne tak, odgórne są takie, że bardzo ciężko jest zmienić to właśnie w ten sposób, chociażby jak miałaś na TU Delft. Mhm. No, wierzę. Wierzę naprawdę, bo dokładnie dużo rzeczy jest takich odgórnych. Czy tam prawo budowlane też. No. Jakby my wiem, że projektanci, projektantki chcieliby bardzo na przykład coś fajnego zrobić, mhm, ale prawo budowlane jest takie, a nie inne. I też jakby... też prawo budowlane daje przyzwolenie do złych praktyk, można tak powiedzieć. Więc jakby niestety, tym odgórnym, tak, no, odgórnymi zmianami można byłoby zmienić cały ten biznes. No i też właśnie, no, a już o edukacji w Polsce to... No, nie, tak, ten temat zostawmy. Ale wiesz, jedna rzecz mnie bardzo zaciekawiła, jeżeli pomijamy temat edukacji, powiedziałeś, że w przyszłości projektujecie w takich absolutnie hardkorowych warunkach, tak? Tak, wyobrażamy tak sobie. Tak będzie w przyszłości. Jak w ogóle widzisz tą przyszłość? Bo możemy to podzielić na scenariusz optymistyczny i realistyczny i pesymistyczny. Zresztą, a możemy powiedzieć tylko jeden. No ale może w takim razie ten realistyczny. Realistyczny? Kurczę. To gdzieś, wiesz co, wydaje mi się, że będziemy mieć bardzo zanieczyszczone powietrze i to faktycznie będzie jakiś takim clue, gdzie... które mnie to zastanawia, bo z jednej strony długość życia nam się, wiesz, wydłuży cały czas, ale jednak te czynniki takie zewnętrzne mogą być coraz mniej sprzyjające dla nas. Między innymi właśnie przez to pustynnienie, rozjegle, wiesz, ciężki przemysł i tak dalej. Prawdopodobnie będziemy niżsi, mniej dotlenieni. To też będzie powodować, to jest, przyszłość jest relatywnie, prawdopodobnie będzie dużo niższa. Ale wydaje mi się, że kurczę, przyznam ci szczerze, że ja tak cały czas mówię jakby pracuję nad tym, żeby było dobrze. Żeby było dobrze i cały czas myślę o tym, żeby było dobrze, ale prawda jest taka, że podskórnie jakby czuję, że nie zawsze będzie, wiesz, fantastycznie i faktycznie no będziemy mieć coraz więcej zagrożeń tak naprawdę, ale one też będziemy mogli no, rozważyć jako możliwości, czyli na przykład zalewanie terenów wodą słoną, to faktycznie jakby teraz na przykład Jakarta, prawda, się przeprowadza tak, i tak dalej. No ale cześć, jakby ja widzę faktycznie przyszłość w ciemnych barwach, jakby rozmawiając o tym, co się wydarzy, bo faktycznie będzie dużo rzeczy, które będą się działy krytycznych,
I staram się na nie patrzeć jako możliwości, czyli faktycznie, dobra, zalewanie. No oczywiście, to ważne, dobra, żeby w ten sposób... Tak, zalewanie, okej, ale jak to wykorzystać? Czy możemy to uprawiać? Później będą pożary, okej, dobra, jak będą pożary, ale pożary mogą być też dobre, bo gleba po prostu, czy jakby, jakby też wypalamy, prawda, trawy, gleby, żeby jakby wzbogacić ją w dwutlenek węgla. I w momencie, gdybyśmy mogli przykrywać te pożary płachtami, które są w stanie wytrzymać właśnie na przykład, nie wiem, wąglik tantalu, który wytrzymuje super wysokie temperatury, przykrywać płachtami i te to mogło, już skoro się pali, mogło palić w beztlenowych warunkach, czyli tak naprawdę nie utleniałyby się te wszystkie związki organiczne, tylko to by zostawało w tym, to moglibyśmy tworzyć tą super żyzną glebę, wrzucać w to jeszcze odpady, zmieszać i po 5 latach znowu mamy las albo tereny uprawne. Jakby zastanawiać się, dobra, jest się przerąbane, ale co z tym, wiesz, co z tym zrobić i czy nowa technologia może nam z tym pomóc. Wiesz, właśnie pustynnienie to też jest kwestia jakaś tam. Jest dużo fajnych technologii, takich sprzed paru nawet tysięcy lat. Jest ta technologia ZAI. Się wykupuje odpowiednie dołki na takich spadkach i tam się wkłada po prostu ziarenko z odrobiną nawozu. I tam ta różnica temperatur pomiędzy paru dziesięcioma centymetrami między dołkiem a górą po prostu już pozwala tej wodzie się skraplać. No i w ogóle tam ci mieszkańcy zazieleniają pustynię tym. Więc jakby wiesz, jest dużo jakichś takich... Ja wiem, ja jestem zdania, że kryzysy to są potencjalne możliwości, a z drugiej strony pewnie pamiętasz taką pandemię COVID-19, wciąż trwa i nie wszyscy sobie, wiesz, absolutnie mówiliśmy, jak to będzie wspaniale, jaki to jest dobry moment, żeby coś zmienić. I chyba się nie udało. Nie, kto tam mógł na tym trochę zarobić? No właśnie, ja to zarobił, ale generalnie się nie udało. A naprawdę to był chyba taki pierwszy moment, gdzie mogliśmy powiedzieć, co ja sprawdzam. Nie? Masz rację i faktycznie wiesz, jakby ten dzień długu ekologicznego nam się w ogóle przesunął o 3 tygodnie, prawda? Tak, że jakby zużyliśmy procentowo, ale dalej jakby zamiast posuwać się i być już w sierpniu i zaraz być we wrześniu, to wróciliśmy do lipca. Więc to było jakimś takim plusem. Wydaje mi się, że plusem tej pandemii w ogóle jest to, że nagle zaczęliśmy rozmawiać o zdrowiu, o samopoczuciu, o zrównoważonym, o właśnie i dlatego wiesz, jakby też o zrównoważonym projektowaniu. I ja zauważyłam, że w zasadzie od początku tej pandemii to zrównoważony rozwój stał się tematem powszechnym. Nie, że jakby, a wynikało to z tego, że ludzie zaczęli być, poczuli zagrożenie na własnym zdrowiu, czyli zaczęli dbać o siebie, o swoją odporność, czyli musimy lepiej jeść, musimy pić lepszą wodę, musimy mieć lepsze powietrze i tak dalej, i tak dalej. I to wyszło Zalegra. Ale to wyszło od nas od środka, faktycznie taki, wiesz, biologiczny po prostu imperatyw. I to się przełożyło też właśnie na potrzebę tej ekologizacji wszystkiego. Nazwę ekologizacją, to jest bardzo szeroki termin, też dużo rzeczy jest takich, wiesz, greenwashingowych mocno. Jakby jest to, stało się to oczywiście, wiesz, tak jak wszystko niestety zostanie wchłonięte przez rynek, więc kapitalizm jest... kapitalizm, to możemy sobie... I teraz każda firma ma teraz dział sustainability, ale to nie powinien być nigdy dział, tylko powinien być już hub centralny w każdej spółce i tak dalej, bo sustainability nie polega na tym, żeby... To nie chodzi o to, żeby wydawać kupę hajsu na jakieś rozwiązania, tylko chodzi o to, żeby minimalizować rozwiązania, które już są. Prawda. Czyli to często jest tak, że to nie ma nic związane, sustainability nie jest w spółkach związane z tym, że wybudujemy ul na dachu, będziemy odzyskiwać deszczówkę i coś tam jeszcze i musimy po prostu strasznie dużo rzeczy zrobić, ale jest związane z tym, że może faktycznie po prostu kierownik, jakby cała produkcja powinna zupełnie zostać przeprojektowana. Jeśli ktoś ma masową produkcję, to odjęcie jednej śrubki już robią po prostu różnice i tak dalej, i tak dalej. Albo połączenie różnych działów ze sobą. Więc to nie jest związane, ekologia nie jest stricte związana z zielenią, z tymi rzeczami, tylko naprawdę z ciężkim przemysłem i to podejście. To, czyli po prostu jakby ten dział sustainability to powinien być taki dział po prostu, nie wiem, optymalizacji
optymalizacji po prostu. Więc taki, ja bym to trochę może też zmieniła tą nazwę, czyli kurczę, każdy powinien mieć gdzieś tam dział optymalizacji. Dział optymalizacji, tak, to jest dobre słowo. Bo dział sustainability to naprawdę to znowu ten cholerny greenwashing. Tak, niestety każdy się tym wyciera usta, ale dział optymalizacji i ten dział taki regeneratywny, mm-hmm. zastanawiać się jak odzyskiwać własne surowce albo coś takiego. Jest to do zrobienia. Są fantastyczne, duże firmy, które mają masę łebskich ludzi, tylko po prostu trzeba by ich faktycznie, wiesz, w dziale optymalizacji połączyć. Tak, ale dobra, to wróćmy do takiej osoby, która chciałaby już teraz zacząć zmieniać swój świat i oprócz tego, co będzie mogła być może niebawem od ciebie zakupić pewnie wraz z aplikacją, którą pewnie już później. Mhm. To co mogłabym zrobić już teraz? Jak zacząć być takim miejskim farmerem, bądź miejską farmerką? Okej. Okay. Tak wiesz, ktoś chce po prostu spróbować, czy jest w stanie to robić teraz, od razu. Okej. Okay. Już to najprostsze, co mogłabym poradzić dla kogoś, kto po prostu... Wsiąść roślinkę i sprawić, żeby nie umarł. Ja mam to sprawić. Właśnie to jest ten problem z naszymi doniczkowymi roślinami. One pochodzą właśnie z strefy subtropikalnej. Praktycznie żadna nie jest jadalna, większość jest trujących, więc dlatego po prostu nikomu nie polecam. Nikomu nie polecam nagle jedzenia własnych roślin w domu. A najprostsze do uprawy są mikroalgi, spirulina. Mhm. Nawet jak zapomnisz o tym na 2 miesiące, nic się nie stanie. Musisz po prostu trochę dolewać wody oczyszczonej, po prostu jakby zwykłym takim filtrem, że jak ktoś pije kranówkę Brita albo coś jak product placement. Wystarczy po prostu dolewać i to zapewnić, a w momencie, kiedy mamy ochotę, możemy sobie ją po prostu odżywić specjalną mieszanką, którą też można po prostu zakupić bądź samemu sobie ją stworzyć, co wymaga już więcej wysiłku, więc łatwiej sobie po prostu to ogarnąć. I to jest w zasadzie taka po prostu pierwsza farma, którą absolutnie każdemu polecam do rozpoczęcia w domu. Wystarczy ci szklany słój, parapet, okno z jakimś tam dostępem słońca i może być też pompka z napowietrzaniem włączana co jakiś czas. No i w zasadzie farma jest gotowa i możemy sobie, wiesz, tą świeżą spirulinę po prostu... I potem po tych dwóch łyżeczkach. Tak, a świeża spirulina jest... Też niektórzy się boją, że to będzie śmierdzieć, że to pachnie w ogóle rybą czy czymś takim. Absolutnie ma to zapachu. Jest lekko słone, no bo faktycznie wszystko co wchodzi, ale jest to taki... Słony, nie wiem, takie, nie wiem do czego to, taka słona papka tak słona naprawdę, papka. Która nie ma za bardzo smaku ani zapachu, więc to jest to. Przepraszam. I wydaje mi się, że to jest taki, wiesz, taki starter, żeby z tym zacząć. Też fajnym sposobem jest na takie właśnie... kupujemy masę warzyw, prawda? Prawda. Tam jest masę pestek. Jest. Więc możemy też te pestki po prostu wykorzystywać i sadzić sobie swoje własne rośliny. I ja pamiętam też wdzięczną rośliną do uprawy jest imbir. Jest w ogóle piękną rośliną, można sobie to hodować. Też można sobie stworzyć samemu proste farmy hydroponiczne. Też one wymagają... One tu już będą wymagać po prostu tego oświetlenia tych grow lightu, więc jakby wchodzimy w jakieś tam rozwiązania technologiczne. Ale polecam wszystkim na pewno niewykorzystywanie jakichś mineralnych, ciężkich nawozów, gdzie firmy produkujące nam próbują mówić, że do hydroponiki jest to niezbędne. Nie do końca jest dużo fajnych, organicznych rozwiązań. Też chcę współpracować właśnie z taką panią profesor z UJ-u, która zajmuje się bakteriami, grzybami i w zasadzie stworzenie takiej mieszanki symbiotycznej właśnie grzybów i bakterii dla roślin, która jest nawozem, czyli takie turboorganiczne rzeczy. Więc tak można byłoby zacząć. No ale tak jak powiedziałam, nie jeść swoich kwiatków. No i co, wierzymy, że tego typu podejście i jedzenie zrównoważone może uratować świat? Czy może? Może na pewno
poprawić. To jest, wiesz, uratowanie świata jest ja wiem, bardzo... to jest takie patetyczne, takie po prostu... Uratowanie świata jest turbo złożonym, pięknym na pewno i poetyckim procesem, ale po prostu jest taką spiralą rozłożoną w czasie, gdzie jest bardzo dużo różnych rzeczy, więc... I w ogóle ratowanie świata. Jakby świat jest uratowany cały czas. Wiesz, jakby siedzimy sobie tutaj, rozmawiamy, jakby nie jest źle, prawda? Mm-hmm, jakby tak. To, że rozmawiamy o ciężkiej przyszłości, super, bo faktycznie dzięki temu, że o tym rozmawiamy, ta przyszłość prawdopodobnie nie będzie aż taka tragiczna, bo jakby ty wiedząc, że czeka cię złe spotkanie albo coś takiego, to starasz się na nie nie iść, prawda? Czy coś takiego. Jakby starasz się zachować jakiś tam poziom homeostazy i czuć się dobrze po prostu tam, gdzie jesteś. Jakby to wynika też z naszej biologii, więc jakby jesteśmy w bardzo dobrym momencie to, czy jemy zdrowo, jest dla nas ważne. To jakby jeśli się w odpowiedni sposób odżywiamy, to pomaga nam podejmować też właściwe decyzje. Jeśli ludzie są, wiesz, szczęśliwi i zadowoleni, są bardziej też samoświadomi, są w stanie więcej czasu poświęcać na zrozumienie realiów, tych, które jest, i podejmować bardziej świadome wybory. Też jakby codziennie robimy jakiegoś typu, wiesz, zakupy i tak dalej, więc też trzeba byłoby się po prostu, wiesz, zastanawiać, skąd to pożywienie jest i tak dalej, i tak dalej. Więc jedzenie na pewno jest w stanie uratować bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy, ale tutaj są potrzebne, wiesz, zmiany systemowe. Więc no nie, jeśli chodzi o rolnictwo, jeszcze takie urban farming, jest to bardzo ważne rozwiązanie, które trzeba według mnie wprowadzać i faktycznie dawać tym terenom czas na regenerację. Ale póki jest przyzwolenie na inne praktyki albo nie ma tego poziomu edukacji, no to jesteśmy w jakiejś takiej próżni zawieszenia. W jakiejś takiej, no. tak, ale jakby... Też mi się najbardziej marzą jadalne przestrzenie publiczne, słuchaj. W sumie to było spoko, albo że wdychasz... Że wiesz, jednak te, chociażby ławka, której tak. też się dość szybko ta ważność kończy, no i potem to przetwarzasz. Tak, tak, ciach, obrabiasz nie? sobie, możesz to po prostu zjeść. Sumie... I potem takie pogryzione miasto. Takie właśnie, wiesz, ale to też jest ciekawe, bo na przykład jakby jest Neuralink, prawda, jakby tak, próbujemy tak, zwiększyć tak. możliwości własnego mózgu, ale są przy różnego rodzaju enzymy, trawienne, które byłoby ciekawe, żebyśmy sobie wszczepiali na przykład kolejny żołądek. Czemu nie? Wiesz, no, jakiś nie, taki... No, oczywiście, że dlaczego wiesz, nie? Jeżeli jakby, kiedyś jedliśmy, ponoć ludzkość 2 miliony lat temu jadła głównie insekty, no bo nie mieliśmy odpowiednich narzędzi, żeby dopaść coś innego, bądź żyliśmy, no jakby ciężko było też zbieractwa się utrzymać, więc insekty były jakimś takim bardzo ciekawym źródłem pożywienia i odkryto, że w tamtym czasie mieliśmy po prostu enzymy, które pomagały nam trawić chityny. Więc jakby kwestia diety. Więc mi się wydaje, że jakbyśmy zaczęli coś jeść, to przez pokolenie jakby no stworzyli... No to musiało być tak, no tak działa ewolucja. Tak, dokładnie. Więc wykorzystać ten pęd ewolucyjny i faktycznie po prostu codziennie podskubywać coś tam i faktycznie może po prostu po jakimś czasie to mogło być ciekawym eksperymentem już na przestrzeni set lat. No ale się wydaje, że biologicznie też moglibyśmy się wspomóc i wiesz, i móc na przykład faktycznie trawić czy celulozę. Oj, no, tak, no. To mogłoby być no. dobre, czyli wiesz, fantastyczny stół. Ciekawy stół, potrzebujesz go smaczny. Jeszcze. Smacznego. Dokładnie. Po programie cię oddam. Także tak wiesz, rozmawiamy o jakichś takich elementach zewnętrznych, o uprawach i tak dalej, ale być może też jakby takie clue też gdzieś jest w naszym biologizmie i zastanowieniem się, czy możemy faktycznie jakoś usprawnić nasze ciała. No nie wiem, no to już są faktycznie, wiesz, ciekawe nie, to są bardzo ciekawe zagadnienia, które pewnie zostawimy sobie na kolejną rozmowę. Myślę, że tak. Albo właśnie, wiesz, ja się tylko doszkolę z tego. Bo jeszcze, ale to zawsze klasycznie muszę to zapytać.
skąd czerpać wiedzę na ten temat? Masz jakieś źródła, gdzie po prostu, oprócz oczywiście pójścia na uczelnię do ciebie na zajęcia, prawda? Zapraszam. Tak, a wiesz co? Kurczę, ja czerpię wiedzę z tak wielu źródeł. Muszę przyznać, że głównie to są artykuły naukowe. Mhm. I ja po prostu się przedzieram po prostu przez, można powiedzieć, setki opracowań. I to są, wiesz, takie żmudne poszukiwania po prostu danych, kompilacje tego wszystkiego, więc to. A czytałaś? Tutaj mam. Sytopię? Jeszcze nie. To jest w ogóle fantastyczna książka właśnie o jedzeniu. Trochę jest zmęczona przeze mnie już. Mm-hmm. Jak może uratować już trochę świata faktycznie. Ale ona też bardzo ciekawie tłumaczy te aspekty i też tak pokazuje tak naprawdę, mm-hmm. jak przez dekady, przez wieki ten proces jedzeniowy się zmieniał, więc... Super, jest architektką to... też. I jest architektką, no właśnie, więc bardzo mocno, więc ja ci to polecam. I to też nie jest lokowanie produktu, żeby się skojarzyło, że gdzieś tam leży na półce, tak. Więc... No i też chciałam polecić w ogóle dla mnie, niesamowitą w ogóle skarbnicą wiedzy jest YouTube i po prostu twórcy. Jest bardzo dużo wynalazców na świecie. O jest, to jest w ogóle piękne. No. Tak, i to w ogóle ta ilość tych rzeczy, które tam jest, tej wiedzy po prostu. No to daj swój ulubiony kanał. O, może tak. O Boże. Nie mam jednego ulubionego kanału. Naprawdę to musiałabym po prostu dać kompilację polubionych wideo, bo są, wiesz, różne osoby. Stwórz na swoim profilu na YouTubie playlistę i tak, tam będziemy sobie zaglądać pewnie. Tak, mogę tam, wiesz, tam są naprawdę kiepskie jakości i to są naprawdę meandry internetu, ale są, jest dużo fajnych twórców, które po prostu, dlatego też dużo okazuje się, że są proste, bo można coś zbudować faktycznie w domu, mm-hmm. czy coś takiego. Dzięki nim, więc ja mam takie połączenie trochę takich właśnie trochę tak wiedzy jakby testów i własnych testów, znaczy mm-hmm. inaczej, wiedza z YouTube'a przetestowana, sparowana z hardkorowymi artykułami i jakoś tak i o to są niektóre i tak powstają pomysły dokładnie, także zachęcam. Myślę, że to całkiem ciekawa metoda, godna przetestowania jak najbardziej. Tak. Ja też obiecałem, że cię zawsze będę pytać pod koniec naszej rozmowy, jak twój instytut, o którym tak mi kiedyś powiedziałeś, że marzysz, że będziesz mieć Instytut Pauliny Grabowskiej. Mm-hmm. Tak, jak tam przygotowania? Dobrze, ponieważ tak się długo zastanawiam, jak to zrobić i teraz, wiesz, jakby opowiadaliśmy sobie o tak kilku rzeczach, którymi się zajmuję. I zajmujemy się też właśnie z Oliwią i to wszystko jest pod jakimś takim właśnie, wiesz, parasolem Nazdry i tak sobie ostatnio myślałam, że faktycznie Nazdra fajnie, żeby została takim hubem właśnie, wiesz, tym taką, to jest, powiem, dział optymalizacji. Będzie to dział optymalizacji taki też połączony z nauką, ale będziemy teraz robić sobie właśnie te odnogi związane właśnie z różnego rodzaju produktami, z projektami badawczymi i tak dalej, czy będzie pod tym parasolem Nazdry wiele różnych projektów, czy właśnie realizacji. A najlepiej właśnie, wiesz, tak jak mówię, szukamy po prostu miejsca z elektrownią wodną gdzieś w Polsce, gdzie można by było taki instytut też sobie, wiesz, przy okazji zbudować i faktycznie, wiesz, tutaj tą jakąś taką fajną, nie hardkorową elektrownię wodną, która faktycznie nie niszczy tych, wiesz, rejonów i tak dalej. I mieć tą energię, tak jak powiedziałam, energia jest tu kluczem do tak wielu po prostu rozwiązań, więc fajnie byłoby móc ją mieć właśnie z takiego źródła. I w tym momencie wokół tego fajnie byłoby po prostu, wiesz, budować jeszcze to miejsce z takimi właśnie z naukowcami i tak dalej, ale w zasadzie można powiedzieć, że Nazdra jakby, wiesz, bardzo często myśląc o instytucie też myślimy o tym, że to musi być miejsce, wszyscy przychodzą, mają swoje biureczko i tak dalej, i tak dalej. A wydaje mi się, że Nazdra też działa od lat jako taki instytut. Właśnie, wiesz, jakby współpracując przy danych projektach z najlepszymi możliwymi specjalistami do danego projektu.
I to właśnie to jest ten dział optymalizacji, gdzie po prostu jakby nie wszyscy na kupie i cały czas, tylko po prostu do każdego projektu pojawiają się po prostu nowe osoby, świeże spojrzenie i tak dalej. W zasadzie jest taki instytut, tylko bardzo taki... Wszystko masz, no jakby wiesz... No, przefantastyczne. Może, tak, szukam na pewno właśnie, tak, tutaj chciałabym dać apel, że jeśli ktoś byłby zainteresowany współpracą, to też to chętnie zapraszam. Paulina jest bardzo miłą osobą, więc i oprócz tego ogromną kopalnią wiedzy, więc wtedy się będzie wspaniale współpracować z Pauliną. Ale chcę być lokalnym rolnikiem, rolniczką, zapraszam, bo to jest niszowy rynek. Będziemy po prostu razem hodować przyszłość. Dokładnie. To myślę, że tym akcentem musimy skończyć, żebyśmy hodowali przyszłość. No ja ci oczywiście życzę, żeby wiesz, pomysły przechodziły te fazy testowe, no i wdrożeniowe oczywiście, żeby dało się to sprawdzać, jak to działa. Mm-hmm. I ostatecznie, żeby to były dobre pomysły. Pomysłów to ci generalnie nie brakuje, tak, prawda? Tak. Więc myślę, że z tym to problemu absolutnie. Myślę, to jest ta kwestia, że po prostu pomysłów jest strasznie dużo. Tak, ale potem znaleźć i potem się okazuje, tak, ale potem się okazuje, że one się fajnie jeszcze komplementarnie bardzo często znajdują gdzieś, więc ale tak. No. Super rozmowa w ogóle, dzięki. Ja też bardzo, bardzo im było miło, więc no i do kolejnego razu. Do kolejnego, to dziękuję. Dziękuję. Cześć.